Witamy bardzo gorąco w Nowogródzkim Centrum Kultury. Wszystkich przybyłych gości witamy szczególnie gorąco wspaniałego autora wystawy Jana Berdaka, Wirtualne pejzaże. Nasza wystawa jest wpisana w miesiąc fotografii w Krakowie. Jest to impreza, w ramach której odbywa się kilkadziesiąt wystaw w listopadzie. Myślę, że różnorodność propozycji i stylów, gatunków, tendencji, kierunków jest bardzo charakterystyczna dla naszych czasów, kiedy te rozmaite stylistyki są równorzędne, kiedy możemy obserwować przeróżne wypowiedzi artystyczne. Umówiliśmy się z Janem, że kilka słów powiem o nim. Proszę Państwa, rocznik 1944. Jan Berdak urodził się we Lwowie. Od 1945 roku na stałe mieszka w Opolu. Jest taka piękna parabola, ponieważ mając 18 lat zrobił pierwszą swoją wystawę, proszę Państwa, w Krakowie. I teraz po 39 latach, to brzmi może wręcz paradoksalnie, ale to już blisko 4 dekady minęły od czasu, kiedy pokazał swoją pierwszą wystawę. Kiedyś był MBiK w Krakowie przy Placu Szczepańskim i Jan Berdak zaprezentował swoją pierwszą wystawę właśnie w MBiK-u przy Placu Szczepańskim i była to wystawa, proszę Państwa, o Krakowie. Bardzo często o wielu autorach mówi się, że mieli swoje wystawy w kraju, liczne wystawy w kraju, za granicą. W przypadku Jana Berdaka to określenie jest, nabiera szczególnej wagi, ponieważ trudno wymienić kontynenty, może poza Australią, może poza Antarktydą, gdzie Jan nie prezentował swoich prac, proszę Państwa. Londyn, Edynburg, Paryż, Lozanna, Bordeaux i tak dalej, proszę Państwa. Więc szczególny honor i zaszczyt dla nas również, że zechciał swoje prace pokazać. Jan Berdak od 1971 roku jest członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików. 5 lat później otrzymuje tytuł artysty Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej. Chciałem powiedzieć Państwu, że prace, które tutaj są zgromadzone, część tych prac pokazujemy dzięki życzliwości restauracji Ranchers, skąd zostały wypożyczone, ale te mniejsze prace zostały przygotowane specjalnie na wystawę tutaj u nas z fotogalerii w Nowogródzkim Centrum Kultury. I za to szczególnie Janowi dziękuję, że po prostu coś bardzo świeżego, nowego tutaj do nas przywiózł. Wczoraj uczestniczyliśmy w wernisażu, wspaniałym wernisażu wystawy starszego brata Jana Berdaka, pana Stefana Berdaka, w Galerii Audialna przy ulicy Świętego Tomasza w Krakowie. I proszę Państwa, chcę powiedzieć, że jak kilka dobrych miesięcy temu, jak umawialiśmy się na tę wystawę, to gdybyśmy to zaprojektowali sobie tak, to pewno by to nie wyszło, ale to po prostu tak bardzo pięknie jakoś współgra, bardzo pięknie zabrzmiało. Dziękuję Stefanie, że przybyłeś tutaj do nas na ten wernisaż. Proszę Państwa, wystawy, obrazy są po to, żeby je oglądać, nie po to, żeby o nich mówić. Ale sądzę, że słów kilka ja tutaj zechcę powiedzieć do nas.
a ja, żeby nie popełnić chłopaka, chciałem w sposób gorący, w sposób naprawdę szczególnie serdeczny jeszcze raz Państwu podziękować za przybycie, a zwłaszcza tym gościom, którzy przyjechali do nas z daleka. Pan Paweł Pierściński, twórca Kieleckiej Szkoły Krajobrazu, pan Jerzy Piątek z Kielc, pan Andrzej Łada z Ostrowca Świętokrzyskiego. Wielu znakomitych gości. Bardzo gorąco Wam wszystkim za to dziękuję. To są, proszę Państwa, luminarze, nie tylko fotografii, to są luminarze polskiej kultury. I oni są dzisiaj z nami. Wydaje mi się, że jestem przekonany, że to jest szczególny honor i zaszczyt dla naszych nowogódzkich progów gościć takich ludzi. Dziękuję Wam, kochani, za to, że jesteście z nami. Janna, proszę bardzo. Oskarów, proszę Państwa, więc ja też dziękuję. Przede wszystkim Adamowi, że mnie namówił do zrobienia tej wystawy. Państwu, że przyszliście. Stefanowi, bo za szczepem nie on mnie przepytywał, jak miałem 6 lat starałem na święta, chociaż budził mnie i przepytywał. Bo wtedy były takie czasy, że to było dobrze w czas. Niezwykle mówić o tym, co robię, bo to widać. Chyba, że Państwo będziecie chcieli, to proszę do mnie, bo to Thank you.